W tym filmie obejrzymy sobie wzory na pochodne kilku najważniejszych funkcji elementarnych innych niż funkcja potęgowa którą do tej pory zajmowaliśmy się przez kilka filmów. Możemy zapytać, jaka jest na przykład pochodna funkcji sinus. Sinus to jest pewna funkcja trygonometryczna, no i możemy zapytać, jaka jest jej pochodna. Okazuje się, że pochodna funkcji sinus to jest cosinus x. No a pochodna cosinusa, w takim razie, można się zapytać. Ile jest równa? Pochodna cosinusa jest równa minus sinus x. Warto to zapamiętać. No i warto też zapamiętać, jaka jest pochodna tangensa przy okazji. Więc napiszę od razu, jaka jest pochodna tangensa. Pochodna tangensa to jest 1 przez cosinus kwadrat x. No i można łatwo sprawdzić, że to jest ta pewna tożsamość trygonometryczna, że to jest dokładnie to samo, co 1 plus tangens kwadrat x. To, że te dwa wyrażenia tutaj są sobie równe, to jest tożsamość trygonometryczna, którą możecie łatwo sprawdzić. Takie są pochodne funkcji trygonometrycznych. Ja tych wszystkich wzorów, które tutaj podaję, nie udowodnię w tym filmie, ale chciałbym, żebyście je znali, zapamiętali sobie, bo będziemy ich używać w kolejnych filmach. Ja tutaj na koniec tego filmu dla przykładu jeden z tych wzorów udowodnię, licząc pochodną z definicji, a kolejne będę dowodził w filmach, które nagram w przyszłości. No, i teraz przechodzimy do najważniejszej chyba pochodnej, klucz programu w tym filmie, to jest pochodna funkcji e do x funkcji wykładniczej, gdzie jako podstawę bierzemy stałą Eulera, to jest taka liczba niewymierna, zdefiniowana jako podstawa logarytmu naturalnego na przykład. No i ona jest równa tam 2,71 i tak dalej, i rozjęcie dziesiętne jest nieskończone, tak samo jak dla liczby pi, jest to pewna liczba niewymierna. No i właśnie ta liczba. Jest wyróżniona tym równaniem, które teraz napiszę: że e do x, jeżeli zróżniczkujemy, to wyjdzie nam znowu e do x. Czyli to jest taka funkcja, która jest równa swojej pochodnej, czy pochodna tej funkcji jest równa jej samej. To oznacza, że narysujmy sobie teraz na wykresie, jak to można zinterpretować, że jak narysujmy wykres tej funkcji, który wygląda mniej więcej tak, to pewnie wszyscy znają, ona tutaj bardzo szybko rośnie potem minus jest konieczności dąży do zera, to to oznacza, że jak biorę styczną w jakimś punkcie do wykresu tej funkcji, to nachylenie tej stycznej jest równe dokładnie wartości funkcji w tym punkcie. Czyli na przykład w zerze nachylenie stycznej będzie równe 1, bo e do zerowej to jest 1. No więc to jest taka ciekawa funkcja, dla której nachylenie stycznej do jej wykresu jest zawsze równe wartości funkcji. I tak jest tylko... Ten wzór jest tylko dobry dla funkcji wykładniczej, gdzie jako podstawę mamy liczbę e. Mamy podstawę logarytmu naturalnego. Jak tutaj byśmy mieli jakąś inną stałą niż e, to ten wzór nie obowiązuje wtedy. To znaczy, pochodna a do x to jest a do x, ale pomnożone jeszcze przez jakąś stałą. Może kiedyś to sobie wyprowadzimy. A teraz do kompletu jeszcze ostatni wzór Wam poda, mianowicie jaka jest pochodna logarytmu naturalnego. No skoro mamy e do x, no to musimy mieć też funkcję odwrotną do. Do x, czyli logarytm. No i pochodna logarytmu to jest 1 przez x, co można inaczej zapisać jako x do minus pierwszej. I tutaj też jest pewna ciekawostka, no bo być może niektórzy z Was zauważyli, że x do minus pierwszej nie dostajemy nigdy w wyniku różniczkowania funkcji potęgowej. Jak różniczkujemy funkcję potęgową, to w wyniku dostajemy wszystkie możliwe wykładniki poza tym jednym, poza minus jedynką. No, i x do minus pierwszej okazuje się, że dostajemy jako wynik różniczkowania logarytmu. To jest taka ciekawostka, no i to jest przy całkowaniu bardzo ważne, i to się nam kiedyś jeszcze przyda. No więc to są te najważniejsze wzory, które chciałem, żebyście zapamiętali z tego filmu. Będziemy korzystać z tego wielokrotnie, a teraz dla przykładu udowodnię jeden z tych wzorów, a konkretnie ten, ten pierwszy. No to zróbmy to. Czyli liczymy pochodną funkcji. Sinus x. No i zrobię to z definicji, czyli napiszę granicę przy h dążącym do zera z ilorazu różnicowego. Czyli muszę wziąć sinus w punkcie x plus h, odjąć sinus x i to wszystko podzielić przez h. No i teraz jakoś muszę to przekształcić, dlatego że na razie to mam taki symbol nieoznaczony, typu 0 przez 0, no bo tutaj mam. 0 w, w liczniku, znaczy wyrażenie w liczniku dąży do zera, zero w mianowniku, czyli muszę coś tutaj zacząć kombinować. Zacznę od tego, że skorzystam ze wzoru na sinus sumy i rozpiszę to ze wzoru na sinus sumy. Czyli będę miał sinus x razy cosinus h, takie wzory warto pamiętać. Dodać sinus h razy cosinus x, to jest wzór na sinus sumy muszę jeszcze odjąć sinus x, który tam był na końcu i całość podzielić przez h. Teraz ja to zapiszę w jeszcze innej postaci, tak żeby było mi wygodnie, mianowicie oddzielnie zapiszę te dwa składniki, które zawierają sinus x, a oddzielnie ten, co zawiera cosinus x. I tutaj sinus x wyciągnę przed nawias, czyli napiszę, że to jest sinus x no a co mi zostanie? No w mianowniku mi zostanie h, a w liczniku będę miał cosinus h odjąć 1. Stąd zostaje cosinus, stąd zostaje minus 1. Całość podzielona przez h. I to jest pierwsza część. No i zostaje mi jeszcze ten kawałek. Tak? No to on jest po prostu równy, dodać. Napiszę to w takiej postaci. cosinus x razy. Sinus h podzielone przez h. Czyli podzieliłem ten ułamek tutaj na dwie części. Tę na fioletowo wziąłem jako jedną część, a to na żółto wziąłem jako drugą, jako drugą część. No i po co to zrobiłem? No po to, że teraz widzimy na przykład, do czego dąży to. No bo był taki film, gdzie dowodziliśmy, że granica przy h dążącym do zera, sinus h przez h to jest po prostu 1. Granica sinus x przez x przy x dążącym do zera, że to jest 1. Więc przy h do zera coś takiego dąży do jedynki po prostu. Możecie sobie ten film obejrzeć, jeżeli tego nie pamiętacie. A tutaj mamy tę część, która zależy od h. To nie zależy od h. To zależy od h, dlatego tak napisałem to. No i teraz pytanie, do czego to dąży? Bo żeby to obliczyć, to sobie tutaj na boczku obliczymy jeszcze raz tę granicę, żeby nie przepisywać całego tego duże, dużego wyrażenia. Czyli mam taką granicę do obliczenia. No, i teraz mam tutaj różnicę dwóch składników. W zerze kosinus h jest po prostu równy 1, czyli tu mam 1 odjąć 1, 0 w liczniku, 0 w mianowniku. No i muszę jakoś tutaj pokombinować, żeby się to dało obliczyć. No to ja tutaj pomnożę licznik i mianownik przez sumę tych wyrażeń. To jest często stosowany trick, jak mamy różnicę, to mnożymy przez sumę i wtedy to dostajemy różnicę kwadratów. Może ja przypomnę. Ten wzór skróconego mnożenia, z którego ja tutaj korzystam, który pewnie wszyscy doskonale znają, ale warto go napisać. No i teraz będę miał w liczniku, granicę muszę przepisać, w liczniku będę miał cosinus kwadrat odjąć 1, no i będę mógł skorzystać z jedynki trygonometrycznej. Na no, mianowniku mam to, co jest, czyli cosinus h dodać 1, po prostu przepisuję. No, więc w liczniku zostaje mi sinus kwadrat z minusem. Tak? No, bo z jedynki trygonometrycznej wiem, że sinus kwadrat plus cosinus kwadrat to jest 1. No, więc jeżeli od cosinusa kwadrat odejmuję jedynkę, no to mam minus sinus kwadrat. No, i to jest dzielone przez to, co było. Na razie przepisuję bez zmian. Więc mogę napisać teraz, to jeszcze w innej postaci. Ten minus to ja sobie wyciągnę tutaj przed wszystko, nawet przez symbol granicy, żeby mi nie przeszkadzał. Po prostu wyciągnę stałą minus jedynkę przed granicę. I teraz napiszę to jako iloczyn dwóch czynników. Sinus h podzielone przez h i drugi czynnik, znowu sinus h podzielone przez tę drugą część. Kosinus h plus 1. No to jest to samo, no bo sinus razy sinus to jest sinus kwadrat. No a w mianowniku też mamy iloczyn dwóch czynników, więc widać, że to jest to samo. A napisałem to w tej postaci po to, żeby znowu skorzystać z tego, że sinus H przez H dąży do jedynki, jak H dąży do zera. No więc mogę już obliczyć tę granicę po prostu. Więc tak, tutaj był minus przed wszystkim, więc piszę minus. Potem mamy tę granicę, która jest równa po prostu 1. No, i to jest pomnożone przez granicę tego drugiego czynnika, a tutaj mamy w liczniku 0, no bo sinus 0 to jest 0, a w mianowniku mamy cosinus 0 to jest 1, dodać 1, czyli ta granica będzie po prostu równa minus 1 razy 0, czyli 0. A więc to wyrażenie tutaj w nawiasie dąży do 0, czyli cały ten pierwszy składnik znika w granicy, jest równy w granicy 0. To jest równe 1, więc zostaje po prostu cosinus x. Czyli ta granica jest równa po prostu cosinus x. No i to jest dokładnie ten wynik, który obiecałem, że wyjdzie, że pochodna sinusa to jest cosinus x. No i podobnie liczy się pochodne tych pozostałych funkcji. Po prostu z definicji jako granica ilorazu różnicowego trzeba obliczyć granicę jakiejś funkcji. No i tym zajmę się w kolejnych filmach. Na razie chciałbym, żebyście zapamiętali, że pochodne tych funkcji elementarnych są tak jak tutaj napisałem.